Rzecznik Praw Obywatelskich to jest taki specjalny urzędnik państwowy, który jest od tego, aby, jak i konstytucja, stać na straży praw i wolności człowieka i obywateli. Czyli konstytucja wskazuje, że ktoś musi być w państwie odpowiedzialny za to, żeby sygnalizować różnego rodzaju problemy, zagrożenia dotyczące przestrzegania praw człowieka w naszym kraju. I powierza taką funkcję właśnie Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Rzecznik jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, czyli ma, można powiedzieć, mandat do tego, żeby się zajmować tymi sprawami bezpośrednio od parlamentu. Tak jak mówiłem, ja zostałem powołany w lato 2015 roku. Funkcję rozpocząłem 9 września 2015 roku. Zawsze taką funkcję się rozpoczyna od zaprzysiężenia, czyli w parlamencie składa się taką oficjalną przysięgę, że prawda, będzie się tutaj pilnie pracowało i przestrzegało konstytucji i strzegło praw i wolności. I to jest ten moment, do którego się już jest formalnie rzecznikiem praw obywatelskich. Rzecznik jest powoływany na 5 lat. W ciągu tych 5 lat jest w zasadzie nie powinien być odwołanie. Jedyna możliwość odwołania to jest taka, że trzeba wykazać, że rzecznik się sprzeniewierzył ślubowaniu, czyli wykazać, że no zrobił coś tak wbrew, można powiedzieć, swojemu urzędowi, że można pokazać, że było to działanie na szkodę państwa, działanie na szkodę urzędu i wtedy można taką procedurę przeprowadzić. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś na przykład wykorzystał urząd do tego, żeby załatwiać jakieś sprawy w swoich własnych sprawach, czyli nie wiem, jakieś podejmował interwencje, które mi samemu pomagają w moich prywatnych historiach, to wtedy można taką procedurę sprzeniewierzenia przeprowadzić, ale to nic takiego nie robi. Tak? Także i żaden urzędnik, który sprawuje tego typu funkcję, raczej jest świadomy tego, że ma pewne ograniczenia, które są związane ze sprawowaniem funkcji, powinien działać na rzecz obywateli, a nie na rzecz siebie samego. Także to są, myślę, że czyli rzecznik jest powoływany na 5 lat i w zasadzie przez te 5 lat ma, można powiedzieć, działać na rzecz obywateli, reagować na różnego rodzaju naruszenia praw człowieka, podejmować interwencje, sygnalizować różnego rodzaju problemy ministrom, parlamentowi, sądom, prokuraturze. Dlaczego to jest tak, że ta kadencja jest właśnie tak ściśle określona i że w tym czasie rzecznik może być odwołany? Ponieważ rzecznik musi być niezależny. Tak? To, co jest bardzo ważną cechą takiego urzędnika, który pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest to, że jest niezależny od partii politycznych, jest niezależny od rządu, niezależny od sądu, prokuratury i tak dalej. Ponieważ, no, żeby stać w obronie praw obywatelskich, nie można zależeć od woli tej czy innej opcji politycznej. Czyli w pewnym sensie jest się strukturą, częścią struktury państwa, to jest się tym organem konstytucyjnym, ale jest się niezależnym jako rzecznik praw obywatelskich. Czyli to jest jedyna forma odpowiedzialności Rzecznika Praw Obywatelskich, jest taka, że raz na rok ma za zadanie przygotować raport roczny, nie wiem, czy ten raport jest małą ręką, może. To jest taka gruba księga, którą co roku przygotowujemy i wysyłamy ją do parlamentu. I później ta księga jest przedmiotem analizy, jest przedmiotem takiej głębokiej refleksji ze strony członków parlamentu, posłów oraz senatorów. Ta refleksja polega, znaczy to bardzo ładnie brzmi refleksja, to polega w skrócie na tym, że najpierw ja przedstawiam swoje wystąpienie, skrót można powiedzieć tego raportu, a następnie jestem odpytywany, tak? Że to jest trochę tak, jak miałem taki duży egzamin. Tak jak powiedziałem, bardzo dużą część naszej pracy zajmuje kwestia ochrony praw osób z niepełnosprawnościami, praw osób starszych, osób głuchych. I tu bardzo mi w tym pomaga mój zespół, który się zajmuje wytraktowaniem, a także pani dyrektor Miłczy. Ja bym może pani dyrektor Miłczy poprosił o kilka słów na temat prac naszej komisji ekspertów, tak najważniejszych problemów w tym zakresie. Generalnie komisje ekspertów powstają do takich spraw, które wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia praw człowieka. Dlaczego komisja ekspertów do spraw osób starszych? Dlatego, że
z wiekiem stajemy się coraz mniej sprawni. Potrzebujemy czasami szczególnego wsparcia po to, żeby dalej żyć samodzielnie, ale niekoniecznie samotnie. Więc tym zajmuje się Komisja do Spraw Osób Starszych. Tutaj od lat eksperci podejmują różne działania na rzecz wsparcia Rzecznika Praw Obywatelskich w dbaniu o godność osób starszych. Począwszy od tego, że opracowujemy publikacje, które pokazują, jak należy przygotować strategię działania i na poziomie państwa, i na poziomie województwa, i na poziomie lokalnych społeczności. Bo nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy to zauważacie, czy państwo to zauważają, ale jest prawie już powszechnie wiadomo, że nasze społeczeństwo, tak jak i społeczeństwo całej Europy, się starzeje. I że z roku na rok średnia wieku w poszczególnych miejscowościach jest coraz wyższa i że również należy się spodziewać, że wtedy wy wejdziecie w wiek dorosły albo będziecie mieć około 40 lat, to wtedy większość już społeczności będą stanowili ludzie, którzy będą mieli 70+, 80+, albo jeszcze więcej. Co to oznacza dla rodziny? To oznacza to, że coraz mniejsza grupa ludzi młodych będzie zobowiązana do opieki nad coraz większą grupą ludzi starszych. Stąd między innymi przesuwanie na całym świecie, ostatnio w Japonii, wieku emerytalnego do góry. Ostatnio nie wiem, czy taka informacja, że wiek emerytalny w Japonii, która jest najstarszą społecznością na świecie, został podniesiony do 70 roku życia. Bo ja zajmujemy się strażnictwem ogólnym i lokalnym, to myśmy tutaj sprawdzili Urząd Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. I chodzi o to, że tak, naszą weryfikację przeszliście pozytywnie. Chodzi o stopień zatrudnienia osób niepełnosprawnych. To jest przekracza 6%. Myśmy tutaj w 2016 roku zrobili takie badanie. Bardzo dobrze, że Pana tutaj widzę, Pana służę do pracy. Badanie na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych w urzędach publicznych. Okazało się, ja tu przekażę rzecznikowi, Pani Barbarze, która się zajmuje osobami niepełnosprawnymi, ten właśnie ten wynik naszego sprawdzenia, naszej weryfikacji. Okazało się co, że bardzo dużo instytucji tak nie osiąga tego 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co generuje koszty, ponieważ my płacimy z kolei na pewno duże czy mniejsze pieniądze, ale one są odprowadzane z wypłatą. No te pieniądze można by to powiedzieć dyskusyjna sprawa, ponieważ one się z powrotem znajdują w Lubartowie. Nie wiem dokładnie jaki jest obieg, ale chodzi mi z kolei o program Aktywny Samorząd. Aktywny Samorząd to jest taka działalność, która polega na finansowaniu z kolei szkolnictwa, finansowaniu studiów dla osób niepełnosprawnych. I teraz tak, odprowadzane są pieniądze z urzędu, trafiają do programu Aktywny Samorząd. Ludzie są szkoleni bardzo dobrze, że są szkoleni. Ludzie uzyskują wykształcenie wyższe i co się dalej z tym dzieje? A dalej z tym dzieje się to, że nie są zatrudniani. Ewentualnie, jeżeli są zatrudniani, to przeglądając teraz oferty pracy dla osób niepełnosprawnych, co znajdujemy? Znajdujemy ochroniarz, sprzątaczka. No więc takie pytanie. Gdzie te pieniądze giną i dlaczego one są wydawane, to są pieniądze publiczne i dlaczego one są wydawane akurat nie tam, gdzie powinny, bo albo rzecznik powinien, nie wiem, przyłożyć większą uwagę do tego, żeby jednak ten 6% wskaźnik został osiągany, przynajmniej przez instytucje publiczne, albo powinno się ogólnie coś zmienić w tym finansowaniu tego programu Aktywny Samorząd ogólnie na temat pozycji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Teraz w Polsce jest od
tyle ciekawa sytuacja, że mamy na przykład wielu pracodawców też płaci te składki, bo nie zostanie nie zatrudnia takiej ilości osób z niepełnosprawnościami. W pewnym sensie się składa wtedy do tej skarbonki, jak pan powiedziała, na to, aby dzięki temu było wsparcie na różnego rodzaju programy rehabilitacyjne. Ale też to, co jest największym paradoksem, to że u nas, jak pójdziemy do na przykład Ministerstwa Sprawiedliwości, znaczy nie chcę teraz zniesławiać Ministerstwa Sprawiedliwości, ale tak podejrzewam, że jest, to wiele ministerstw także nie przekracza tego kroku. Czyli nawet urzędy administracji publicznej, które można powiedzieć powinny być wzorcem, jeżeli chodzi o traktowanie osób z niepełnosprawnościami. No właśnie. Nie osiąga Ministerstwo Cyfryzacji, Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego i tak dalej. No właśnie. Czyli większość ministerstw nie osiąga tego kroku, czyli woli płacić składkę na obowiązkowy fundusz, niż dostosować swoje praktyki do tego, aby te osoby zatrudniać. Czyli to jest duży problem, tak? I my to staramy się mówić o tym promować, być może za słabo, także dziękuję za sugestię, żeby musimy się na tym mocniej skupić. Natomiast trochę żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie się przyzwyczajamy, że pewne rzeczy nie działają tak, jak powinny. I tak trochę udajemy, że tak ma być, tak? A na przykład to na co chciałbym zwrócić uwagę, że dla nas osiągnięcie tego odpowiedniego procentu to było w dużej mierze zasługa moich poprzedniczki. Znaczy, ja powiem szczerze, ja przyszedłem na gotowe, tak? Bo już te polityki były wprowadzone, mieliśmy osoby, pan profesor dużo czasu na to poświęciło, ja tylko jedyne co mogę robić, to się palić tymi osobami. Między innymi jedna z takich osób, która jest teraz niezwykle zasłużona, pan Krzysztof Kurowski, który jest wybitnym specjalistą z zakresu prowadzenia osób z niepełnosprawnościami i jest co chwilę nagradzany za różne rzeczy. I można powiedzieć, że się chwalę, ale szczęśliwie nie ma tego powodu, że sam muszę do tego dostosować urząd. Natomiast faktycznie w innych urzędach brakuje takiej refleksji, jak można byłoby tego osiągnąć, bo one się nie przejmować i po prostu płacić składki. Co tutaj chcę opowiedzieć w takiej sytuacji, która zaistniała w naszym mieście? Otóż, jak panu wypowiadało państwu, od zeszłego roku ministerstwo zaproponowało samorządom projekt Maluch Plus. Jest to projekt, który pozwala uzyskać dotacje na utworzenie miejsc żłobkowych. Władze naszego miasta, bez porozumienia z rodzicami dzieci, postanowiły, że utworzą żłobek w istniejącym przedszkolu. I dzieci 5-letnie z tego przedszkola, które będą szły do zerówek, wyrzucą z tego budynku i każą im chodzić do szkół podstawowych, do oddziałów zerówkowych, których jakość tych oddziałów zerówkowych odbiega zupełnie od warunków, które dzieci mają w przedszkolu. Zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Sprawa ciągnie się, bo miasto złożyło projekt pod koniec listopada bodajże ubiegłego roku i do tej pory ani my rodzice, ani radni, ani komisja oświaty nasza miejska nie została poinformowana o tak ważnym dla około 100 rodzin przedsięwzięciu, jakim będzie uniemożliwienie kontynuowania nauki przez nasze dzieci w przedszkolu. I my, i tu daję przykład młodzieży, my, rodzice z przedszkola, zebraliśmy się, a naprawdę rzucano nam kłody, nie będą już mówić jakie pod nogi, które zahaczają naprawdę system, z którym niektórzy z nas żyli kiedyś, ale udało nam się zebrać. Wczoraj wystąpiliśmy na Radzie Miasta. Oczywiście, no możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy jakiś tam drobny sukces, bo radni pochylili się w naszym problemem i Rada Miasta wydała oświadczenie, że jest przeciwna likwidacji tym oddziału. Ale chciałem się pana rzecznika zapytać, czy tak powinna wyglądać jawność działania jednostek samorządu terytorialnego, że tego typu rzeczy, tego typu ważne decyzje są podejmowane za plecami rodziców, za plecami radnych i za plecami ludzi, którzy się oświatą zajmują. To, czy pan powiedział, z jednej strony prawa dziecka, z drugiej strony prawa rodziców, bo to oni decydują o tym, w jaki sposób przebiega ta edukacja na tym wczesnym etapie. Skoro są podejmowane rozstrzygnięcia władz, które dotyczą dzieciaków i rodziców, no to oczywiście rodzice powinni mieć na to wpływ. Tutaj oczywiście musiałbym się przyjrzeć, w jaki sposób ten program Maluch Plus jest realizowany w praktyce, ale mi się wydaje, że na pierwszy rzut oka, że jednak to są na tyle poważne decyzje, że one powinny być przedmiotem Rady Miasta, tak? I konsultacji.
konsultacji, czy tych konsultacji podjętych wcześniej, ponieważ no, ogólna zasada funkcjonowania państwa polega na tym, że jeżeli podejmujesz decyzje, które mogą mieć wpływ na twoje przyszłe życie, na przyszłe życie mieszkańców, to ci mieszkańcy powinni być wysłani. I jeżeli zakładamy, że państwo, czy władza publiczna, czy to na szczeblu tym centralnym, czy na szczeblu lokalnym ma rolę służebną wobec obywateli, no to ta rola służebna powinna polegać na tym, że samo miasto wychodzi naprzeciw i poszukuje opinii i buduje taki poziom porozumienia, żeby wszelkie decyzje, które są podejmowane, były spotykały się z możliwie dużą akceptacją społeczną. I teraz chciałbym podkreślić, że akceptacja społeczna nie znaczy zawsze pełna zgody, bo zawsze będą osoby, które są jakąś decyzją poszkodowane. Zawsze będzie grupa, która mówi, a mi się to nie podoba, a ja mam inne podejście do danego tematu. Ale władza musi w drodze dialogu doprowadzić do wypracowania możliwie kompromisowego stanowiska przy jednoczesnym założeniu, że jednak jakaś określona wizja jest realizowana. Tak? To jest trochę tak jak tutaj, jeżeli byśmy podjęli tę decyzję w szkole, tutaj, czy ma czy ma stanąć automat do napojów zimnych, tak? To pewnie młodzież szkolna wolałaby być skonsultowana, jakie to ma być automat, z jakimi napojami, czy bardziej sok, czy bardziej woda, czy bardziej cola, co jest dopuszczalne oczywiście z punktu widzenia przepisów, gdzie ten automat ma być usytuowany, tak żeby to wszystkim odpowiadało. No bo jeżeli taka decyzja zostanie przeprowadzona, no to wtedy każdy ma poczucie podmiotowości, poważnego potraktowania. Co więcej, na poziomie samorządu terytorialnego to jest o tyle ważne, że konstytucja w odniesieniu do samorządu mówi wyraźnie, to artykuł 163 Państwa, że gmina jest wspólnotą mieszkańców, prawda? Czyli używa się pojęcia wspólnota, a to zakłada to poszukiwanie tego, co nas łączy, a nie podejmowania decyzji na zasadzie takich, że dzielimy. Także tutaj, jeżeli chodzi o tą sprawę, to warto można powiedzieć taką perspektywę na to dałoby. Miasto posiada ten budynek pustki, który stoi, o chwili szkoły podstawowej, gdzie by było świetny żłobek. Ale ktoś wpadł na pomysł, że będzie mu łatwiej i być może taniej kosztem naszych dzieci właśnie zrobić żłobek w przedszkolu, który świetnie funkcjonuje, który ma tradycję od lat 80. Także tutaj nie rozumiemy w ogóle tej decyzji. Pan rzecznik zwrócił uwagę na historię Igora Stachowiaka i mi się wydaje, że ona jest znana osobą. Młodym na tym tle chciałbym zadać pytanie bardziej ogólne. Kiedy mówimy o naszych prawach człowieka wynikających z przyrodzonych człowiekowi, wynikających z jego natury i skorelowanym z tym obowiązkiem państwa do przestrzegania naszych praw człowieka, zwłaszcza w kontakcie obywatela z państwem, to nie sposób odpuścić takie refleksje. Kiedy obywatel staje przed państwem, czy to urzędnik państwowy, czy sąd, czy prokurator, czy policjant, często może odnieść wrażenie, że jest traktowany bądź to protekcjonalnie z góry, bądź też traktowany fermowo w sposób, który obywatel odniesie wrażenie, że jego problem nie ma być załatwiony przez tą osobę, albo osoba ta nie chce, albo osoba ta nie może, ale nie chce przekazać tej informacji, że nie może zająć się tym problemem. Problem ma wymiar ogólny. Jeżeli zatem pan rzecznik mówi, że dzisiejsze wystąpienie ma charakter lekcji obywatelskiej, prosiłbym pana rzecznika o wyjaśnienie, jak obywatel powinien postępować w takiej sytuacji, czy może w takiej sytuacji, w której odnosi wrażenie, że jego prawa nie są dostatecznie respektowane, zwrócić się z prośbą do rzecznika bądź gdzie indziej, jak przeciwdziałać sytuacjom, którym na skutek ewentualnie niezrozumienia procedur albo niezrozumienia właściwości danej instytucji obywatel powinien zachowywać się w relacjach z państwem, a państwo w relacjach z obywatelem. Czy pan nawiązuje do jakiejś konkretnej sytuacji, czy tak ogólnie? Ta sytuacja z panem Stachowiakiem jest sytuacją bardzo konkretną, dlatego do niej nawiązałem, ale dzisiaj pojawiły się na tej sali takie, które mają również wymiar kontaktowy na teraz państwa.
pan Tarkowski mówił o sytuacji, która dotyczy społeczności lokalnej i problemów przedstawianych przez społeczność lokalną, której udział obywatela przed organami władzy, organami samorządu terytorialnego był udziałem wymuszonym przez obywatela. Mimo tego, że akurat tutaj gdybyśmy odnieśli się do tej sytuacji, to na tych urzędników, bądź to akurat nie bezpośrednio na burmistrzu, lecz na innym osobie, innych osobach, spoczywał obowiązek poinformowania o planach przekształcenia placówki oświatowej. To obywatel wymusza? Tak. Chciałbym zapytać pana rzecznika, żeby pan rzecznik wyjaśnił, w jaki sposób obywatel kontaktu z państwem ma dbać o respektowanie jego praw i w jaki sposób państwo, dbając o respektowanie tych praw, powinno prawidłowo zachowywać się w stosunku do obywatela. Zawsze mamy świadomość, jak wyglądają procedury, na czym one polegają. Przykładowo, niedawno do polskiego prawa została wprowadzona nowa instytucja prawna, prawo kompetencji. Tak? Czyli możliwość, ona była w konstytucji, ale nie była uregulowana, jak można z nią korzystać. A złożenie petycji oznacza, że każdą petycją organ władzy musi się zająć, musi umieścić jej treść na stronie internetowej i po jakimś czasie musi umieścić odpowiedź, jak dana petycja została rozpoznana. I na przykład mam wrażenie, że wielu obywateli nie wie jeszcze, że z tego instytucji można korzystać. Dostęp do informacji publicznej to jest kolejne prawo obywatelskie, z którego można skorzystać, ale mam akurat kontakt z organizacjami pozarządowymi, które się tym zajmują. Mam kontakt z wieloma osobami, które z tego korzystają. I też cały czas mam wrażenie, że władze lokalne nie zawsze potrafią być tą drugą stroną. Dlaczego? Bo być może czasami brakuje po stronie obywateli determinacji, żeby sprawy przeprowadzić przez sądy, czasami nawet przez prokuraturę i doprowadzić do tego, że władze się uczą, jak z tego korzystać. Ja nie zapomnę takiego spotkania, pojechaliśmy do Płocka, przychodzimy na spotkanie, przychodzi pan mojego nazwiska w tym momencie, który mówi, że on się zajmuje, prowadzi tutaj lokalną organizację, zajmuje się dostępem do informacji publicznej. Ja mówię, a może moglibyśmy panu czymś, pomóc, może jakieś sprawy powinniśmy przystąpić, gdzieś pana wzmocnić. A on mówi tak, nie no, odkąd tam przeciągałem kilka lokalnych gmin przed prokuraturą, bo mi odpowiadali na wnioski o dostęp do informacji publicznej, to już od tego czasu nie mam problemu, wszystko działa jak trzeba. Tak, prawdopodobnie nie zna tego pana. Ale to pokazuje, że determinacja obywatelska w szukaniu ochrony prawnej po drugiej stronie uczy organy lokalnej administracji. Co więcej, proszę zauważyć, że czasami ignorowanie obowiązków prawnych, takich na przykład jak konsultacje społeczne, może doprowadzić do podważenia legalności różnych uchwał podejmowanych na szczeblu lokalnym. My na przykład, nam się regularnie zdarza uczestniczyć w różnych sprawach sądowo-administracyjnych, które dotyczą różnych kwestii zakresu ochrony środowiska i zazwyczaj ten argument był taki, nie wysłuchaliście mieszkańców albo nie przeprowadziliście procesu konsultacji w sposób odpowiedni, w związku z czym podważamy wasze uchwały na szczeblu sądów administracyjnych. I wtedy taka sytuacja jest nauczką dla organów władzy, tak? Bo pokazuje, że to nie przechodzi bez kary. Tak? To czasami wymaga trochę czasu, żeby do tego doprowadzić, ale to jest jeden z tych mechanizmów oddziaływania. Natomiast wydaje mi się, że bardzo ważne jest przede wszystkim mówienie o tym, że funkcjonowanie lokalnego samorządu terytorialnego powinno być oparte na kwestii poważnego traktowania wspólnoty, właśnie traktowania wszystkich mieszkańców jako wspólnoty. Powinno opierać się na zasadzie przejrzystości, na zasadzie konsultacji obywateli, ale też na zasadzie takiej, że jeżeli mamy na przykład konstytucyjny wstęp, bo konstytucja mówi bardzo wyraźnie, na kolegialne posiedzenie organów władzy, czyli w tym przypadku Rady Miasta, to prawo nie może być ograniczane. Ale proszę zauważyć, wstęp nie oznacza od razu możliwości zabierania głosu. Czasami obywatelom się wydaje, że jak wchodzą, to już mogą dyskutować. To nie, od tego mają radę. Ale bywają gminy w Polsce, gdzie nawet wstępu się odmawia, tak? Gdzie bywają gminy, gdzie nie ma transmisji internetowej, gdzie nie ma aplikacji na stronach internetowych, nagrań z posiedzeń Rady Miasta, ale o to wszystko trzeba się upominać i prawo kompetencji do tego obsłuży.
Pani dyrektor Miłoczyk była wiceprezydentem Węcina, także wie dość dobrze, na czym to też w praktyce polega. Główną, najważniejszą sprawą to jest takie kształtowanie poczucia wśród obywateli i wszystkich poszczególnych osób od dziecka, że to my jesteśmy podmiotem, że to my jesteśmy najważniejsi, że to my również mamy prawo do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do decydowania o tym, w jakim świecie żyjemy. A władza, również władza samorządowa, pochodzi z naszych wyborów i my wybierając nie oddajemy całości władztwa. My oddajemy w zarządzanie decyzję do zarządzania, ale nie do tego, żeby nas nie pytać z nami, albo nie uczestniczyć wspólnie z nami w wypracowaniu rozwiązań. I odwołam się, żałuję, że nie ma Pana z Rady Seniorów, ponieważ Pan powiedział coś takiego. Nie są ważne konsultacje dla władzy, w związku z tym nie ma konsultacji. Ale ja się pytam w takim razie, a co obywatele? Co Rada Seniorów, co na przykład organizacje seniorskie, albo grupy miejskie. Przecież można strzyknąć 10 osób, które się zaczną zastanawiać nad tym, co nam seniorom w tym mieście przeszkadza. Zrobić sobie wycieczkę przez miasto i zanotować. Tutaj za wysoki krawężnik, tu w parku nie ma ławek, tutaj nie ma dla nas przystanki są, nie wiem, drogi nieoświetlone i tak dalej, tak? Spisać to wszystko i w formie na przykład petycji zwrócić się do władz miasta, co Pani Burmistrzu, Pan na to. To nie jest tak, że my siedzimy i czekamy, co Burmistrz nam łaskawie objaśni, jaką rzeczywistość nam zafunduje ze swej mądrości. To również my mamy prawo inicjatywy. I w związku z tym zachęcałabym do takiego myślenia, tak? My jesteśmy podmiotem, my mamy prawo inicjatywy, mamy prawo do zrzeszania się, mamy prawo do zasięgania informacji. Korzystajmy z tego, ale najpierw musimy mieć to przeświadczenie, to ugruntowanie, to poczucie, że my jesteśmy ważni. Każdy z nas, ja jako rodzic, moje dziecko 2-3-letnie, 5-6-letnie, nie jest wszystko jedno, nie jest przedmiotem, który się przerzuca z budynku do budynku, bo się komuś tak wymyśliło, tylko to jest moja rodzina, to są moje interesy, to są moje sprawy i ja mam prawo decydować o tym. Nie można mnie poinformować po fakcie, jak ktoś podejmie decyzję. Trzeba mnie zapytać o zdanie, a jak wasza rodzina, jak wy, jako społeczność tego przedszkola, się znajdziecie w nowej sytuacji? Czego byście sobie życzyli? Bo może gdyby tak zaczęła się rozmowa, to w ogóle nie było problemu, bo znalazłoby się rozwiązanie. Dobre dla miasta i dobre dla... Więc najważniejsze to jest ta lekcja wyniesiona, tak ciągle mamy tego za mało. To my jesteśmy ważni, my jesteśmy podmiotem sprawdzianym.